Cześć Wagi i mi z tej strony cześć. To czytanie jest dla Was na czas od 19 grudnia do 1 stycznia 2024 roku. Jak ten czas leci, moi drodzy, zobaczmy, co uwagi w tym czasie. Zobaczymy w międzyczasie, jak te święta Wam miną, Sylwester. No. Ciekawe, ciekawe. Co uwagi? Co od ciebie odchodzi? Co przychodzi? Na co warto zwrócić uwagę? Święta Bożego Narodzenia i Sylwester. Rada. Ok. Co my tutaj mamy? Odchodzisz od czego, Wago? Mamy wiarę. Od czego odchodzisz, Wago? Może odchodzisz od związku, w jakim jesteś długoletnim. Odchodzisz od... Ktoś inny odchodzi od... No, osamotnienia. Przestaje być singlem. Zaczyna być żoną, zaczyna być mężem. Może już doszło też do chrzcin, więc u każdego z Was zupełnie będzie to zupełnie inna energia. Być może ktoś jeszcze z Was poznał kogoś fajnego, miłego, nadającego na tych samych falach co Ty. No dobra, obróciła się ta sama karta. Co odchodzi? Co odchodzi? Zaczęłaś, Wago, nowy etap w życiu. No. Lub ktoś, część z Was, no ktoś, może nawet jedna osoba akurat może być w ciąży. Ktoś inny może zaprosić Cię na chrzciny. Ktoś z dzieckiem związanego, koło dziecka. Może pojedziesz do kogoś, kto ma dzieci, dziecko. Już ustaliłeś termin spotkania. Biała karta mówi, że to jest w kreacji, że to już się dzieje. I tak naprawdę od Ciebie zależy, co będzie się działo w tej historii. Co do Ciebie przychodzi? Wisielec. Przychodzi do Ciebie wisielec. No, nie chcę mówić osamotnienie. Waga jest ostrożna. Waga będzie ostrożna, będzie przyglądać się sytuacjom, osobom, z którymi będzie spędzała ten czas 2 tygodni. Myślę, że Waga nie będzie chciała podejmować jakiejś decyzji przez te 2 tygodnie. Będziesz, dasz sobie na wstrzymanie. Analizę. Mamy kapłankę, 6 denarów i królową mieczy. Możesz to być ty, możesz być tą królową mieczy, kobietą po przejściach, kobietą, która jest po rozwodzie, która odcina to, co nie służy, tak? Robi ostre cięcie, zanim będziesz chciała to zrobić i przyglądasz się, tak? Nie chcesz podjąć pochopnej decyzji. Tutaj może chodzić o jakąś transakcję finansową.
Czujesz, że tutaj jeszcze nie wiesz wszystkich, nie masz wszystkich informacji. Jesteś odwrócona od tej transakcji, czekasz. Na co warto zwrócić uwagę? No zobaczcie, sprawiedliwość. To też karta wagi. To jest. Zwróć uwagę na pismo, które musisz, czy zamierzasz podpisać. Zwróć uwagę na umowę, jaką będziesz musiała, czy będziesz musiał podpisać. Nie wiem, o co chodzi w tym momencie. Ty, wago, będziesz wiedziała na pewno. Tu może być, wiecie, i rozwód, może być i ślub cywilny. Tu może być podjęcie jakiejś decyzji odnośnie jakiejś transakcji, tak? Zwróć uwagę. Słuchaj, masz tutaj dziesiątkę kielichów. Dziesiątka kielichów, rydwan, piątka mieczy. Coś związanego z rodziną, wyjazdem do rodziny, ale tutaj w tej rodzinie jest ktoś nieuczciwy, ktoś, kto obgaduje cię, ktoś, kto cię oszukuje. Zwróć na to uwagę. Jakaś sprawiedliwość do ciebie przyjdzie. Możesz się czegoś dowiedzieć. No dobra. W każdym razie tak to tutaj wygląda. Zwróć uwagę na samochód, na transakcję. Być może był naprawiany samochód, być może kupowałeś samochód, czy masz zamiar kupić samochód, coś związanego z samochodem. Wiadomo, że nie każdy, ale tutaj jest jakby przestroga w ciągu tych 2 tygodni: nie kupuj samochodu, nie sprzedawaj. Tutaj możesz mieć jakiś z tym problem. Może ktoś się pojawić nieuczciwy, tak? Więc warto tutaj poczekać. Co tutaj mamy w święta? Odchodzisz, wago, od tego, co ci nie służy. Odchodzisz, wago, od nie wiem, relacji, sytuacji. Może się przeprowadzasz. To są emocje. Odchodzisz od negatywnych emocji. Myślę, że tutaj w święta z kimś porozmawiasz. To będzie rozmowa oczyszczająca, która pozwoli podjąć jakieś kroki. Opadną różowe okulary. Niejednokrotnie. A to jest oczekiwanie na wynik. No i ta dziesiątka denarów jest piękną kartą, najlepszą denarową kartą. Tutaj przyjdzie nieoczekiwany pieniądz. Tutaj przyjdą prezenty, spotkania wśród przyjaciół, rodziny. Ale jednocześnie czekasz na efekt jakichś rozmów. Część z Was, no wiadomo, że też nie wszyscy, tak? Oczekujesz na rozwiązanie ciąży, czyli może nastąpić akcja porodowa. No, która po prostu zmieni Twoje życie. Wiadomo, dziecko i wszystko z nim związane, no, tutaj się zacznie dziać.
Odejdziesz od tego spokoju, który miałeś czy miałaś do tej pory. No dobrze, a co w Sylwestra? Trójka denarów. To jest współpraca. To ta karta również mówi o trójkątach. Mamy gwiazdę. Spełnia się Twoje marzenie. Możesz kogoś poznać. No, ktoś tutaj może być w relacji długoletniej. Ty możesz być singielką, ale nie będziesz się mógł oprzeć tej osobie. No, cesarz. Ósemka denarów. Praca. Praca nad związkiem, praca nad relacją. Współpraca. Może jesteś w związku i będziesz po prostu pracować dobrze się nad związkiem, dobrze się bawić wśród przyjaciół. Jeżeli jesteś samotny czy samotna, możesz rzeczywiście poznać kogoś, kto już jest w związku. Może zostać twoim kochankiem. No, może, a nie musi. U części z was może wyniknąć zupełnie inna historia. Ty Sylwestra spędzisz w pracy. No, spędzisz w pracy. Tutaj z kilkoma osobami. Tutaj widzę osobę, która no, ma jakiś cel. Tutaj wiesz, że zarobisz pieniądze. Ta noc sylwestrowa nie znaczy dla ciebie aż tyle, by z czegoś zrezygnować. Cesarz to może być twój szef, możesz to być ty, który ma firmę, który realizuje jakieś przedsięwzięcie z innymi osobami. Obiecujesz większą wypłatę. Po to tylko, by zrealizować jakiś plan, który pomoże realizować inne jeszcze marzenia. Jaka jest rada? Giermek mieczy. Giermek mieczy, obserwuj sytuację, w jakich się znajdziesz. Rozwiązuj konflikty w sposób no, na spokojnie. Jednak nie dawaj sobie po głowie skakać. Baw się, doceń osoby, które są wśród których ty jesteś. O. No, waga, no, ma jakieś lęki jednak w głowie. Ma lęki, te myśli, siedzisz w myślach. Doceń to, co masz, osoby, które są no, co ja z tym mam? Osoby, które są bliskie twojemu sercu. Doceń je, doceń to, co masz wokół siebie, kogo masz wokół siebie. Bądź twarda, czy twardy, jak ten król buław. Jeżeli wynikną jakieś konflikty, rozwiąż je w sposób ugodowy, na spokojnie. No dobra, zobaczymy, co mają aniołki do powiedzenia wagom. Na ten czas od 19 grudnia. Już mi jedna karta wyskoczyć chciała. Do 1 stycznia 2024 roku. Niewłaściwy moment, zobaczcie, niewłaściwy moment na działanie w ciągu tych 2 tygodni. No. Nie.
Może zadałeś, czy zadałaś jakieś pytanie? Tutaj jest na coś odpowiedź nie, bo ważny jest kompromis między wami. Właśnie to jest to ugodowe rozwiązanie jakiegoś konfliktu być może. Zaczekaj. Zaczekaj. No i wiecie, to jest taka kropeczka nad i. Kochani, to wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że to czytanie przemówiło w jakiś sposób do was. Ja z mojej strony życzę wam wszystkiego dobrego, szczęścia, zdrowia, pomyślności, wiecie jak to, życzenia na Nowy Rok, na Święta Bożego Narodzenia. Ja jestem kompletnie, nie umiem składać życzeń, ale to, co najlepsze, życzę wam naprawdę i no, niech się spełnia. Trzymajcie się. Pa. Zobaczmy teraz, co u Skorpiona. Co u Skorpiona? Skorpion. Witam serdecznie, kochane skorpiony, na kanale Iwi Tarot. Cześć, z tej strony Iwi się kłania. Słuchajcie, to czytanie jest dla was na czas od 19 stycznia do 1 grudnia, Boże, od 19 grudnia, co ja gadam, od 19 grudnia do 1 stycznia 2024 roku. Od 19 grudnia do 1 stycznia 2024 roku. Zobaczymy, co u was, co u skorpionów. Mam nadzieję, że już nic nie będzie skrzypiało, że będzie dobrze słychać to, co mówię. No dobrze, zobaczymy. Skorpion. Co ciebie odchodzi? Co przychodzi? Na co warto zwrócić uwagę? Święta Bożego Narodzenia i Sylwester. Rada. Dobra, co od ciebie odchodzi, skorpionie? Dziesiątka monet, no piękna karta. Ty już myślę, że po dobrej wypłacie jesteś. Przyszły już do ciebie pieniądze, całkiem nieoczekiwane. Być może prezenty. Może jakiś spadek ktoś z was dostał. Może kupiłeś czy sprzedałeś dom. Tutaj jest przepływ gotówki. No. Może znalazłeś pracę. Może jesteś po premii. No piękna energia. Co od ciebie odchodzi? Co od ciebie odchodzi? Prezenty kupione. No. Skorpion. Rycerz buław. Rycerz buław. Królowa mieczy. Ojejku, co od ciebie odchodzi? I tutaj mamy czwórkę kielichów. Jeżeli jesteście w związku, tutaj widzę kobietę starszą, przejściach jakichś ciężkich w swoim życiu, po rozwodzie być może, albo jesteś osobą starszą od mężczyzny, to dosyć sporo, to jest, no, jesteś w energii powietrza. No, czyli taki schowana ta osobowość głęboko w środku, nosząca kobieta maskę.
Obok niej albo to będzie partner dużo młodszy lub syn. Tutaj widzę nudę, takie niedocenianie tego wszystkiego, co macie wokół siebie. No, rycerz buław to jest mężczyzna, no, ognisty, namiętny. Mógł pociągnąć tą kobietę bardzo seksualnie. Z buław, czyli mam, wiecie co? To tak wygląda, jakby ktoś tutaj po prostu był w związku, gdzie się nudził i poznaje kogoś przez internet, kogoś nowego. Lub odchodzicie, jesteście w związku, odchodzicie od nudy. Odchodzicie od tej stagnacji i zaczynacie działać w tym czasie teraz. Nie wiem, macie jakieś wspólne plany, nowe plany dotyczące domu, dotyczące, nie wiem, firmy, dotyczące waszego związku, spotkań z innymi w rodzinie, więc tylko wy będziecie wiedzieć, o czym jest mowa. Możesz być też kobietą, która jest po rozwodzie i przez internet poznaje mężczyznę ognistego, przystojnego i co? No, i zaczynacie rozmawiać, ale wiadomo, że na rozmowie się nie skończy. No, to jest początek, to jest to zakochanie, te motyle w brzuchu, no, to jest ta właśnie energia. Co do ciebie przychodzi? Giermek buław, nowe pomysły, nowe przedsięwzięcia lub, jeżeli jesteś w rodzinie, spotkania z dziećmi, spotkania w rodzinie, as denarów. Co do ciebie przychodzi? Nowy pomysł na coś, jeśli chodzi o pracę. Może to być nowe przedsięwzięcie, nowa firma, może zmieniasz miejsce pracy, ktoś inny po prostu skupuje czy sprzedaje dom. Ktoś z was być może też zakłada firmę. Coś koło pieniądza, to są nowe energie. Zaczynasz działać. Zaczynasz działać, zaczynasz funkcjonować na nowo, mieć nową energię, która daje ci powera do działania. Ten właśnie giermek buław mówi o pójściu w coś nowego. Będziesz kierować się intuicją. I tak postępowanie w zgodzie z sobą. Więc tutaj fajnie będzie się układało coś w twoim życiu. Najważniejsze, że odchodzisz od jakiejś stagnacji. Na co warto zwrócić uwagę? Na czwórkę denarów. Właśnie ten zastój, słuchajcie. Nic się nie dzieje. Co prawda jest ta sytuacja finansowa stabilna. Możesz inwestować w coś, możesz obdarować kogoś prezentem, możesz ty sam otrzymać prezent. Ale wydaje mi się, no może tu widzę oszustwo, albo tutaj chodzi o złodzieja energetycznego lub o kogoś, kto nie jest szczery w stosunku do ciebie, ktoś cię oszukuje. Niby to jest ta równowaga między dawaniem i braniem, ale ktoś po cichu coś. Wśród znajomych, w domu, na jakiejś imprezie, spotkaniu rodzinnym, spotkaniu z przyjaciółmi.
No, zwróć uwagę, że ktoś tutaj może być nieszczery w stosunku do ciebie. Co w święta? No, jakieś kłótnie tu widzę. Jakaś nerwowa atmosfera. Dlaczego? Dlaczego? Coś ci się nie będzie podobało? Nie, na szczęście. Wiecie co? Dojdzie. Słuchajcie, tu jest słońce, dziesiątka mieczy i trójka denarów. Wygląda to. Na początku troszeczkę się bałam, że tutaj będą jakieś kłótnie, ktoś, jakieś nieporozumienia, ale może rozmowy, które rzeczywiście mogą być jakby na ostrzu noża, ale to przyniesie oczyszczenie. Przynosi, no, wygląda, no, słuchajcie, że to słońce przyświeci, że coś tutaj będziesz w stanie zadecydować, zostawić coś starego. Na zasadzie już gorzej być nie może, zmieniam coś w swoim życiu, idę w jakąś współpracę. Być może na w święta możesz kogoś poznać, kto zmieni twój sposób myślenia dotychczasowy. Zaczynasz jakby iść w tą nową stronę, współpracować z tą osobą, co spowoduje, że te stare sytuacje dla ciebie już nie istnieją. Te osoby, w których to zostawiasz wszystko w przeszłości. Więc te święta będą miały, no, duże znaczenie dla ciebie. Co tutaj w Sylwestra? No, w Sylwestra dwójka. Dwójka buław. Nie będziesz wiedział. Nie będziesz pewna, nie będziesz pewna, gdzie iść, w którym kierunku pójść. Czy przyjąć to zaproszenie, czy tą, czy pójść z tą kobietą, czy z tym mężczyzną? Wiecie, o czym mowa? Niepewność. Pójść za osobą, która jest spokojna, czy pójść za osobą, która jest namiętna? Czy pójść na domówkę? Czy pójść na imprezę, gdzie, no nie wiem, nie wiadomo, może więcej się dziać niż na takiej domówce, chociaż wiecie, że to nie jest powiedziane, nie? Zależy to dużo od towarzystwa. No, Skorpion się zastanawia, czy spotkać się z osobami. O, tu wam pokażę. Spotkać się z osobami, z którymi dawno się nie widziałeś, czy nie widziałaś. Może odwiedzić rodzinę. Zabawić się z kuzynkami. Wiecie, to tylko takie, wiecie, przykład. Lub z kumpelami z klasy, gdzie po prostu ty się na przykład przeprowadziłeś, czy przeprowadziłaś i teraz macie okazję się spotkać. To jest tylko przykład. Czy iść na spokojnie w stronę pracy? Czyli nie bawi się, wolę zostać tam, gdzie jestem, bo jutro idę do pracy. Coś takiego tutaj czuję. Jaka jest rada? Trójka kielichów. Baw się, ciesz się z życia, doceni to, co masz wokół siebie. Doceni osoby, które są wokół ciebie. Baw się.
Taka noc jest tylko jedna. Ups. I czysta karta, czyli no wszystko jest w kreacji, wszystko zależy od Ciebie, Skorpionie. Co zrobisz? Dobrze, może masz pytanie do aniołków, więc zapraszam. Wylosuję Wam trzy karty anielskie. Zobaczymy, jaka odpowiedź przyjdzie na Twoje pytanie, może na ten rozkład. Zobaczymy. Oczywiście na czas tych dwóch tygodni. Do 1 stycznia 2024 roku. Okej. Poprawa zdrowia. Polepszenie. Nie. Medytacja przyniesie odpowiedź. Nie wiem, o co zapytałeś, czy zapytałaś, ale odpowiedzi są w tobie. Zacznij medytować, a je usłyszysz. Poprawa zdrowia, polepszenie. No, coś fajnego Wam się tutaj pokazuje, kreuje, tylko mam wrażenie, że musisz poukładać coś w sobie. Dobrze, kochani, to wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że czytanie się podobało. Ja z mojej strony życzę Wam wszystkiego dobrego, szczęśliwego nowego roku, fajnych świąt, Bożego Narodzenia. Niech się Wam spełniają marzenia. Trzymajcie się i do następnego razu. Pa! Dobra, teraz strzelec. Zobaczymy, co u strzelca. Witam serdecznie na kanale Witarot, osoby spod znaku strzelca. Witajcie kochani i się kłania, cześć. To czytanie dla Was jest od 19 grudnia do 1 stycznia 2024 roku. Pamiętajcie, że te czytania są ogólne i nie będą z każdym rezonowały, ok? Zobaczmy, co u Was, moi drodzy. To jest tylko wersja podstawowa tak naprawdę. A jeżeli jesteście ciekawi własnego losu tak naprawdę, no to piszcie do mnie poprzez e-mail, więc tutaj możemy się skontaktować w ten sposób. Dobra, zobaczmy, strzelcze, co u Ciebie. Strzelca. Zobaczmy, co od Ciebie odchodzi, co przychodzi, na co warto zwrócić uwagę. Święta Bożego Narodzenia. Sylwester, rada. Okej. Co od Ciebie odchodzi, strzelcze? Oczekiwanie na coś. Część z Was, mówię tutaj do kobiet, może
dojdzie do rozwiązania w ciągu tych 2 tygodni, czyli zostaniesz mamą po prostu. Zostaniesz mamą. Ten czas oczekiwania na przyjście dziecka skończy się dla ciebie, dla twojej rodziny. U części z was może chodzić zupełnie o inne sytuacje, jak oczekujesz na to, by albo oczekiwałeś, że ktoś się odezwie, więc w ciągu tych 2 tygodni to zrobi. Jeżeli czekałeś na jakieś pisemko zwrotne, w ciągu 2 tygodni przyjdzie wiadomość do ciebie. No zobaczmy, o co chodzi. Siódemka denarów. Trójka kielichów. No, przyniesie ci radość ta wiadomość, którą otrzymasz. Bardzo się cieszę. No proszę. Słuchajcie, nie wiem, co takiego się stanie w twoim życiu lub się zadziało, ale tutaj to, na co czekałeś, czy czekałaś, zrealizuje się w ciągu tych 2 tygodni i co? I mamy ten rydwan. Zobaczcie, będziecie mogli spotkać się z przyjaciółmi, będziecie mogli wyjechać gdzieś. Jakaś energia nabierze tempa, jakaś realizacja planów się zrealizuje. Jakoś ty już wiesz, że możesz planować, bo już wiesz, na czym stoisz. Co do ciebie przychodzi? Sprawiedliwość. Podpisanie jakichś dokumentów. Co one spowodują? Co one spowodują? Jakaś sprawiedliwość do ciebie przyjdzie. Sprawiedliwość. Słuchajcie, mam wrażenie, że tutaj będzie ugodowe rozwiązanie jakiejś sytuacji, która pozwoli ci pójść naprzód, zacząć coś od zera. No, cokolwiek to nie jest, o czymkolwiek nie myślisz, tutaj się ta sytuacja jakaś rozwiąże w ciągu tych 2 tygodni. Na co warto zwrócić uwagę? Koło fortuny. Los coś przynosi, jakieś możliwości do spełnienia. Bądź uważny, bo może taka możliwość przyjść ci koło nosa. Koło fortuny. Dlaczego koło fortuny? No, zobacz, bronisz swojego zdania, siebie. Będziesz mógł pójść za tą gwiazdą. Czyli realizacja marzeń. Jest to oczekiwanie. Czyli znowu ta siódemka denarów się pokazuje. Doczekasz się spełnienia marzeń. Doczekasz się tego, czego rozwiązania jakiejś sytuacji, która spełnia ciebie. Może znajdziesz jakąś kasę, może poznasz kogoś do związku, słuchaj, być może, słuchajcie, być może wygrasz w jakieś gry liczbowe. Dzięki jakimś sytuacjom, które przynosi los, będziesz mógł, czy będziesz mogła obronić siebie, obronić to, na czym ci zależy. To jest sytuacja karmiczna, moi drodzy. Ciekawa jestem, o co chodzi tutaj w ogóle. Dobra, co tutaj w święta Bożego Narodzenia? Mamy 2 denarów.
Wybór, czy u teściów do teściów pójdziemy na Wigilię, czy do rodziców? Czy przyjąć czy zostać w pracy, czy spędzić czas z rodziną? Zobaczmy, o co chodzi. Dwójka denarów, dwójka denarów. Święta. Tu nie chodzi tylko o Wigilię, a całe święta. No zobaczcie, czy zostać w pracy, czy iść się zabawić. Nie wiem, czy wy to widzicie. Czwórka, czwórka buław i ósemka denarów. Właśnie to jest ten wybór. Będziesz miał ciężki orzech do zgryzienia z czelczy. A co postanowisz? Ciekawe, czy mi wyjdzie. Równowaga. Trochę tu, trochę tu. No dobra. Co w Sylwestra? Ojejku. Piątka monet. Ty będziesz tęsknić za kimś? Czy może... No część z was może tęsknić za... I lepszymi czasami, za osobami, które dobrze się kojarzą. Lub część z was po prostu zostanie zaproszona na Sylwestra. Mimo, że nie masz kasy, nie masz środków do tego, żeby w ogóle gdzieś pójść, znajdzie się ktoś, kto cię zabierze na fajną imprezkę, czy domówkę, czy jakąś inną sytuację. No, proszę. Mamy szóstkę buław, czyli zwycięstwo. I znowu dwójka denarów. Oj, wy stoicie przed wyborem i w Sylwestra. Czy iść, zacząć jakiś projekt, coś tutaj iść, uczyć się, douczać, czy iść się zabawić. A co ty wybierzesz? Strzelec. Co wybierzesz w Sylwestra? Szóstkę kielichów. Będziesz siedział w domu z dziećmi albo będziesz z rodziną. Być może część z was pojechała do rodziny, z którą dawno się nie widziała. Może pojechałeś do dorosłych dzieci, czy pojechałaś. Być może do przyjaciół, których dawno nie widziałeś, czy nie widziałaś. Tutaj z nimi spędzisz czas. A część z was po prostu w domu będzie oglądać album ze zdjęciami i wspominać, jak to było miło. Jaka jest rada, głupiec? Głupiec to ktoś, kto budzi w sobie dziecko, wewnętrzne dziecko. Bądź spontaniczny. Wykorzystaj sytuacje, które przynoszą radość, szczęście. U części z was przyjście na świat dziecka może wzbudzić tą radość. Zobaczymy. O, te obawy. Piątka, czyli wiara. Mamy tutaj, no uwierz w to, że to, że się będziesz zachowywał w sposób, no jak dziecko, spontaniczny, lajtowo i tak dalej, nie bój się, niczego nie stracisz u osób, na których ci zależy. Nie musisz być stale poważny lub jeżeli masz nową pracę, bo może myślisz o nowym przedsięwzięciu, zastanawiasz się, czy warto. Tutaj jest pokazane, byś był tym głupcem, byś poszedł za swoją intuicją, realizuj siebie, idź na spontana. Bądź jak ten głupiec, nie myśl za dużo, tylko działaj.
Może jesteś w ciąży i się boisz, co to będzie. Nie bój się, nie bój się. Wszystko będzie dobrze. Ciąża przebiegnie bardzo dobrze, pomyśli. Więc tutaj też są lęki, te obawy właśnie przed czymś, przed jakimiś sytuacjami nieznanymi ci dotąd. No dobrze, co mają aniołki do powiedzenia dla Strzelca na czas do 1 stycznia 2024 roku? Może masz pytanie do aniołków, więc zapraszam. Wylosuję 3 karty. Zobaczymy, co tutaj przyjdzie do ciebie, Strzelcze. Zaufanie. Mało prawdopodobne. Przemyśl to. Ups. No i się mi przesunął. Przemyśl to. Nie wiem, o czym pomyślałeś, czy pomyślałaś. Miej zaufanie do wszechświata, do siebie. Przemyśl jakąś sytuację jeszcze raz, bo to, o czym pomyślałeś w tym momencie, może masz te obawy, więc tutaj widzę mało prawdopodobne będzie to, że coś się zrealizuje w sposób, jaki tobie się wydaje. Będzie zupełnie w inny sposób, który nawet do głowy ci nie przyjdzie. Dobrze, kochani, to wszystko z mojej strony. Życzę wam wszystkiego dobrego, szczęśliwego nowego roku, miłych spotkań w gronie rodziny, w święta i nie tylko. I trzymajcie się. Do następnego razu. Pa. Dobrze, zobaczmy, co u koziorożca. Koziorożec. Witam, kochane koziorożce, na czytaniu dwutygodniowym od 19 grudnia do 1 stycznia 2024 roku. Pamiętajcie, że te czytania są ogólne i nie będą z każdym rezonowały, moi drodzy, więc mam nadzieję, że coś tu się wam sprawdzi. A jeśli się sprawdzi, to tylko to, co najlepsze. No, co u koziorożców? Co u koziorożców? No, okej. Co od ciebie odchodzi? Co przychodzi, na co warto zwrócić uwagę, co w święta Bożego Narodzenia będzie się działo, co w Sylwestra, rada. Co od ciebie odchodzi, koziorożcu? No, wiecie co? Nie mogę wam nic powiedzieć. To jest czysta karta. Bynajmniej ja tak się umówiłam z tarotem.
I co? To jest w kreacji. Co od ciebie odchodzi? No nie mogę dopowiedzieć. Co do ciebie przychodzi? Siła, moc. Siła, moc. Siła, moc. O co chodzi? Jeżeli jesteś kobietą, to będziesz miała w sobie tą siłę. Wygrasz jakąś rywalizację. Wygrasz... nie wiem, jakieś potyczki słowne. Wygrasz z chorobą. Chociaż tutaj ogólnie to już mówię, że wygrasz z chorobą koziorożcy, jeżeli coś cię tutaj męczy. Siła. No, mamy maga, czwórkę mieczy. No, to jest karta choroby, słuchajcie. Kochankowie. Będziesz kierować się sercem. Będziesz tym magiem, będziesz kreował rzeczywistość pod siebie. Troszeczkę naginał tą rzeczywistość, czy naginała. Jeżeli jesteś chory, koziorożcu, czy będziesz chory, to tutaj wygrasz z tą chorobą. Myślę, że ktoś tutaj pomoże ci wygrać z chorobą. Masz w sobie siłę i moc, by przezwyciężyć coś, co cię będzie męczyło. Partner, partnerka pomoże. Przyjaciel, przyjaciółka. O co chodzi z kochankami? Król buław. Król buław może przedstawiać lekarza. Król buław może przedstawiać partnera lub męża przyjaciółki. Czyli tutaj mogą być jakieś trójkąty. No. Więc tutaj jakiś tutaj przede wszystkim jest pokazane to, że przezwyciężysz jakieś problemy, koziorożcu, cokolwiek to nie będzie. Co w święta Bożego Narodzenia? Tutaj mamy dwójkę buław, więc nie wiem, czy ty jesteś przed wyborem, czy iść do święta, do rodziców, czy pójść do teściów, czy pójść do pracy, czy pójść i spotkać się z bliskimi. Wiecie, to jest takie, zastanawiam się, co zrobić, co będzie dobre dla mnie. Dwójka. Buław. Czy iść... No dobra, już nie gdybam. Tu mamy króla kielichów. Tutaj. Paź denarów. Paź denarów to dzieci. Król kielichów to może być mąż, to może być przyjaciel. Paś pentakli. Tutaj czy iść, po prostu nie przejmować się świętami i iść na przykład nie wiem, do no słuchajcie, w internet wejść, czegoś się dowiedzieć, z kimś rozmawiać w sprawie, nie wiem, tutaj są denary, więc może chodzi o jakiś nowy projekt. Coś od, no i takie, wiecie, zastanawianie się, co z tym królem kielichów.
A z buław. Z buław. I królowa mieczy. Więc tutaj zastanawiasz się, czy spędzić czas z przyjaciółmi, z mężem, żoną, a z drugiej strony są te denary. Z drugiej strony są te denary, zobaczcie. Paź denarów, pentakli, król denarów, szóstka denarów. I to jest takie zastanawianie się, czy pójść tutaj do przyjaciół. To są nowe sytuacje, które rozpalają ogień, tak? Tutaj widzę małżeństwo, które ze sobą, no jest porozumienie między nimi. I trójka kielichów, czyli no, możesz być w trójkącie? No, skoro jesteś kobietą, dajmy na to, denerową, masz partnera czy partnerkę już. Naprawdę odwracajcie sobie tę energię. Kogoś z trygonu wody. Tutaj znowu ktoś z trygonu powietrza. Tu jest dużo ludzi, duże przyjęcie, dużo znajomości. Kogoś możesz spotkać na Wigilii, możesz się zaprzyjaźnić, może dojść do jakiegoś trójkąta, słuchajcie, wszystko się tam może wydarzyć. A z drugiej strony są tutaj te sytuacje, gdzie mogę zarobić, gdzie mogę się czegoś więcej dowiedzieć, gdzieś widzę może jakąś transakcję między dawaniem i braniem, dojść do porozumienia z kimś, jeśli chodzi o pieniądze, zarobić no, podczas świąt, no nie wiem, może przez internet, no w każdym razie, no będziesz miał orzech do zgryzienia, nie, zły koziorożcu. A co Sylwester? Dwójka mieczy, oh my god. No tutaj mamy sytuację, gdzie rozum swoje, serce swoje. Nie będziesz wiedział, co zrobić w danej sytuacji. Bardzo, bardzo, bardzo takie nie może być czystych sytuacji po prostu. Tutaj tak często są te dwójki. Nie tylko u was, koziorożce. Oj, nie tylko u was. Tu wszędzie praktycznie. No słuchajcie, może przyjść propozycja spotkania. Może ktoś zaproponuje ci pójście gdzieś na jakąś imprezę i ty się będziesz zastanawiać, czy iść, czy nie iść. No. No tutaj widzę kogoś, kto no nie ma pieniążków na to, żeby zorganizować coś, ale ewidentnie widzę kogoś, kto organizuje jakąś imprezę i cię zaprasza. Ty się będziesz zastanawiać, czy no, czy iść, czy w ogóle, czy się spotkać, tak? A, jeszcze tutaj zapomniałam, na co warto zwrócić uwagę w ciągu tych 2 tygodni. Macie kartę piątki mieczy, czyli to w głowie coś, kurczę. Zwróć uwagę na swoje myśli, zwróć uwagę na swoje otoczenie też, bo tutaj może być ktoś fałszywy, ktoś, kto, no... Super. Ojejku, już się cieszyłam. Będziecie mieli okazję odejść od tego, co wam nie służy. Od ludzi, może ktoś wśród znajomych, wśród rodziny, może ktoś ci źle życzy, może
czegoś się możesz o tej osobie dowiedzieć. Ktoś może truć twój umysł jakimiś negatywami. Ty od tego odchodzisz. Mimo, że są te obawy, że się nie uda, no tutaj jest ta radość w tysiące kielichów. Więc zwróć uwagę na to otoczenie. Kto jest w porządku do ciebie, kto nie jest. Jakieś lęki masz, boisz się o rodzinę. Myślę, że uda ci się odejść od tych negatywnych emocji, energii. No, jaka jest rada? Zobacz, znowu miecze. Rycerz mieczy. Myślę, że warto być czujnym. Warto kierować się swoją intuicją. Działaj tak, jak tego pragniesz. W sposób, jaki pragniesz. Bądź w zgodzie z sobą. Rozwiązuj sytuację ugodowo. Broń się przed czymś, przed kimś. Przed osamotnieniem, przed zmęczeniem. No. Ciężkie te 2 tygodnie cię czekają, koziorożcu, coś mi się wydaje. Za dużo będziesz brał na siebie obowiązków, za dużo, za dużo, za dużo. Tutaj czujesz, że będziesz czuł, że jesteś wykorzystywany, że nic się nie dzieje wokół ciebie, że nie ma takiej jakiejś energii fajnej, która by cię podniosła, ale ty się tutaj obronisz. Tutaj warto się bronić przed tym. Idź w jakimś kierunku zupełnie innym niż do tej pory. Tutaj Tarot mówi. Odejdź od tego zmęczenia. Rozłóż te obowiązki na inne osoby. No, będzie ci łatwiej. Zobaczmy, co mają aniołki do powiedzenia dla koziorożca. Macie może jakieś pytanko do kart, więc zapraszam. Do 1 stycznia 2024 roku. Bądź asertywny. Wielkie, szczęśliwe zmiany, koziorożcu. I nie, co nie? Klarowna komunikacja. No nie wiem, o co pytałeś, koziorożcu, ale będzie zupełnie inaczej niż tobie się wydaje. Przez klarowną komunikację. Przez twoją asertywność, tak? Przyjdą do ciebie wielkie, szczęśliwe zmiany. Myślę, że ktoś tutaj pomoże ci coś zrozumieć, pomoże ci pójść do przodu w jakiejś, no, do przodu w jakiejś, nie wiem, inwestycji czy w jakimś pomyśle. Nie wiem, co to ma być. U każdego z was będzie to zupełnie coś innego, ale rzeczywiście przez klarowną komunikację, przez rozmowę wiele problemów się przecież rozwiązuje. I tutaj właśnie anioły o tym mówią. Dobrze, kochani, to wszystko z mojej strony. Ja z mojej strony, no tak. Życzę wam wszystkiego dobrego, szczęśliwego nowego roku. Miło spędzonych świąt Bożego Narodzenia w gronie przyjaciół, rodziny. I trzymajcie się. Do następnego razu. Pa. Dobrze. Teraz zobaczmy, co wodnik. Co u wodnika? Witajcie, wodniki, na kanale Ewi Tarot. Cześć. To czytanie jest dla was na czas 2 tygodni od 19
grudnia do 1 stycznia 2024 roku. Do 1 stycznia, dobrze. Zobaczmy, co u wodnika. Co dla wodnika? Co dla wodników na te 2 tygodnie? Co od ciebie odchodzi? Co do ciebie przychodzi? Na co warto zwrócić uwagę? Co w święta? Co w Sylwestra? Rada. Okej, co od ciebie odchodzi, wodniku? Śmierć. Może jesteś po rozejściu, po odejściu, po rozstaniu. Śmierć o tym mówi. Jakiś cykl w twoim życiu się skończył, jakiś zaczyna. Niekoniecznie musisz się z kimś zaraz rozstawać, bo te zmiany mogą być w tobie po prostu. Śmierć. O co chodzi ze śmiercią dla wodnika? Śmierć. Odeszły kłótnie w związku. A może rzeczywiście doszło do rozstania. Ojejku. Co mam wam powiedzieć? No. Jesteście przed rozpoczęciem nowego etapu w życiu. Co przed wami? Ósemka monet, czyli praca. Może popadniesz w pracoholizm. Nie będziesz chciał, czy nie będziesz chciała myśleć nad tym, co się wydarzyło. Piątka denarów, piątka kielichów, no dokładnie. Szóstka kielichów i znowu ósemka denarów. Jak nic uciekasz w pracoholizm, w pracę, no, w pracę. Tutaj zubożenie jest. Tęsknota, rozmyślanie o przeszłości. I tutaj uciekasz w pracę, wodniku, w ciągu tych 2 tygodni. Na co zwrócić uwagę? I wyszła karta, której, no, to jest czysta karta, więc no, nie mogę nic wam podpowiedzieć, ponieważ to jest w kreacji w tym momencie. Od ciebie zależy, jak podejdziesz do sytuacji, której dzisiaj jesteś. Co w święta? Cesarzowa. Cesarzowa. Fajna energia, wiecie? Takiego spokoju. Spotkań w gronie rodzinnym. Część z was, widzę, że będziecie w ciąży lub w ciągu... Nie, w święta możesz urodzić dziecko. Tutaj też rodzą się nowe pomysły. No ale zobaczymy. Rozmowy z kimś przez internet. Równowaga między dawaniem i braniem. Piątka mieczy. Boże, nie piątka mieczy, tylko co? To jest wiara przecież. To wam pokażę wyżej. To światło mam okropne, wiem. Inaczej na razie nie mogę nic z tym zrobić. No ale o co chodzi? W święta będziesz z kimś rozmawiać intensywnie, ustalać coś.
Być może chodzi o prezenty, być może wiesz, ja kupuję to dzieciom, ty kupujesz to, wiecie, taka równowaga między właśnie tymi wydatkami. Jeżeli jesteście w związku i ten związek normalnie funkcjonuje, oczywiście, lub jesteś osobą, która poznaje kogoś przez internet do związku. Kogoś, kto jest w związku, tak naprawdę, być może nieformalnym, ale tutaj widać, że formalnym, no możesz się zakochać w ten. A to niewielka ilość osób, po prostu, może nawet jedna. Ale wygląda to tak, jakbyś rozmawiał, czy rozmawiała przez internet z kimś. Nie opowiadasz o swojej rodzinie, opowiadasz o swoim partnerze czy partnerce. Więc tutaj może też chodzić o to, że umawiasz się z kimś na budowanie, dajmy na to, firmy, czy szukasz innej pracy, więc tutaj ci ktoś może pomóc znaleźć tą pracę przez internet. To takie, wiesz, święta świętami, ale ja mam swoje problemy. Na takiej zasadzie. Co w Sylwestra? Niezła zabawa, słuchajcie. Będziecie się bawić w trójce kielichów. Wśród przyjaciół, znajomych. Będziecie odreagowywać jakieś sytuacje. Aha. Dziewiątka mieczy. Król, rycerz mieczy. As denarów. Słuchajcie, w Sylwestra przepędzicie te złe myśli i pójdziecie po prostu na jakąś imprezę z firmy. No, to część z Was, albo na jakiejś imprezie możesz się dowiedzieć, że będziesz przyjęty do pracy. Albo ktoś będzie chciał stworzyć nową filię czegoś tam, słuchajcie. Więc każdy musi to jakby przypasować do siebie. Jaka jest rada? Szóstka denarów. Czyli ta równowaga ważna jest między dawaniem i braniem. Jakaś rozmowa pomoże ci spojrzeć na jakąś sytuację z zupełnie innej perspektywy. Otworzą się przed tobą nowe drzwi, nowe możliwości. Albo pogodzisz się z partnerem czy partnerką, lub poznasz kogoś do związku, więc no, zależy, na czym ci zależy, czego tak naprawdę pragniesz w wodniku. Zobaczymy, co mają do powiedzenia aniołki dla ciebie. Może masz pytanie do nich, więc zapraszam do 1 stycznia 2024 roku. Bardzo intensywny czas, wiecie, dla wszystkich. No, zobaczymy, cóż tutaj się pokaże. Poprawa zdrowia. Przebaczenie. Klarowna komunikacja, zobaczcie. A nie mówiłam? Klarowna komunikacja, przebaczenie. Warto przebaczyć osobie, o której myślisz, i sobie również. Poprzez klarowną komunikację dogadacie się, czyli warto rozmawiać. Poprawa zdrowia, no, chyba tego psychicznego, co?
Kochani, ja z mojej strony życzę Wam wszystkiego dobrego, szczęścia, pomyślności, spełnienia marzeń, szczęśliwego nowego roku i trzymajcie się. Do następnego razu. Pa. I zostały nam jeszcze rybki. Jeszcze rybki. Witam serdecznie na kanale Witarot. Osoby spod znaku ryby. Witajcie kochani i wsi kochania. Cześć. To czytanie jest dla Was na czas od 19 grudnia do 1 stycznia 2024 roku. Zobaczmy, co u Was będzie działo się w tym czasie. Co u rybek? Moi kochani, jestem bardzo, bardzo ciekawa. Dobra, patrzymy, co od ciebie odchodzi, co przychodzi. Na co warto zwrócić uwagę. Co będzie działo się w święta Bożego Narodzenia? Co w Sylwestra? Rada. Dobra. No, co od ciebie odchodzi? Oczekiwanie. Oczekiwanie na coś. Na kogoś. Na jakieś informacje, może jesteś mamą, która oczekuje rozwiązania, więc w ciągu tych 2 tygodni rozwiąże się, pójdziesz do szpitala i urodzisz dzieciątko, będziesz się cieszyć, mam nadzieję, zobaczmy, czy o to chodzi, jeśli nie, to może chodzić o to, że czekasz na kogoś, z kim dawno się nie widziałeś, czy nie widziałaś. No to aż ktoś do ciebie odpisze na jakąś wiadomość. Może przyjedzie do ciebie na święta. Czekasz na decyzję. Diabeł. Dwójka buław i siódemka buław. Słuchajcie, no ja to tak widzę, że odchodzisz od uzależnienia, bronisz się przed tą energią diabła. Może bronisz się przed koziorożcem. Albo nie wiesz, czy się bronić, czy nie. Takie oczekiwanie na to, co ktoś zrobi w Twoim kierunku. Diabeł to uzależnienia. Może myślisz, czy masz ochotę na troszkę zapomnienia, rybko. Może chcesz na przykład więcej alkoholu spożywać, może chodzi o seks. Oczekujesz, czy ktoś tutaj się też na to zgadza. A z drugiej strony, nie, bo i mnóstwo argumentów, żeby nie. Więc w zasadzie to ryba nie jest pewna, co zrobi w danej sytuacji. To od ciebie odchodzi, bo wciąż jesteś niepewna. Co do ciebie przychodzi? 8 buław. Intensywne rozmowy przez
przez internet lub komunikacja, lub wyjazdy, przyjazdy, działanie. Zobaczmy, o co chodzi. Ósemka buław. Ósemka buław. Mamy tutaj królową przepraszam, króla buław, cesarzową moc. Rybko, moja droga, ty możesz chcieć przyjechać do kogoś lub ktoś do ciebie, jakieś małżeństwo, może to, mogą to być twoi rodzice. No. Moc jest przy kobiecie, siła mocy. Ktoś też jest z trygonu ognia, z trygonu ziemi. O co chodzi z tą mocą? I znowu ósemka buław. Słuchajcie, ja mam wrażenie, że będziecie dużo rozmawiać z kobietą. Będziecie coś ustalać ze sobą. Może to być twoja przyjaciółka, twoja mama. Ktoś z rodziny. Obydwie jakby będziecie coś ustalać. To jest przed tobą. Mój drogi, moja droga, także tutaj kombinujecie coś przez internet, rozmowy właśnie, ustalanie coś, czegoś. Może się będziecie odwiedzać. Na co warto zwrócić uwagę? Rycerz monet to jest ktoś, kto spowalnia. Wam się będzie spieszyło w realizacji czegoś, ale przyjdzie ktoś, kto spowolni coś. Na co zwrócić uwagę? Może ktoś pomóc w jakiejś sytuacji, ale na spokojnie, bez jakiegoś szaleństwa. Ktoś, kto... I dwójka. Słuchajcie... Będziecie się zastanawiać, czy przyjąć propozycję od osoby, która wam będzie chciała pomóc, czy zrobić zupełnie coś innego, pójść zupełnie w innym kierunku. Ta trójka buław mówi o nowych możliwościach. Więc są jakieś dwie opcje do zrealizowania i ty nie będziesz wiedział, co zrobić, czy nie będziesz wiedziała, co zrobić. Rozum swoje, serce swoje. Co w Sylwestra, to jest Boże Narodzenie. Sprawiedliwość. O co chodzi ze sprawiedliwością? Nie wiem, no. Będziesz podpisywać jakąś umowę w święta? Tak mi nie pasuje, wiecie. Może chodzi o rozstanie. Dlaczego sprawiedliwość? Słuchaj, możesz... Ryba może dostać jakąś propozycję w trakcie świąt. Może szukasz pracy, może chodzi o zupełnie coś innego. Przychodzi coś z zewnątrz, przychodzi... Poprzez koło fortuny, czyli te możliwości przychodzą do ciebie, ale ty masz te swoje lęki. Boisz się, że nie podołasz? Ojejku. Przychodzi ktoś z propozycją do ryby, by podpisać umowę, umówić się na termin. I tutaj będzie ustalanie. I tutaj te obawy. A co w Sylwestra? Sylwestra śmierć. Sylwestra śmierć. O co chodzi z tą śmiercią? Śmierć.
Ja tu mam wrażenie, że będziecie ktoś kogoś zdradzi, ktoś się odejdzie od kogoś i pójdzie w coś nowego. Śmierć mówi o końcu. Końcu jednego cyklu i przychodzi kolejny cykl. Jakaś sytuacja się zadzieje, na którą ryba nie będzie miała wpływu. Ktoś odchodzi, ktoś przychodzi. Rada. Giermek mieczy. Wiesz co, rybko, warto będzie mieć tą swoją wewnętrzną równowagę, tak? Nie martw się o... o te braki finansowe. Weź na luz, zabaw się. Tu masz kartę szczęścia, dziewiątki kielichów. Radość, szczęście. Nie przejmuj się, że teraz nie masz, bo ta sytuacja może się odmienić na twoją korzyść. Rozwiązuj problemy w sposób ugodowy. No. No dobra. A teraz zobaczmy, co mają aniołki do powiedzenia dla rybki na ten okres czasu do 1 stycznia 2024 roku. No, zobaczmy, zobaczmy. Może masz pytanie do rybek, nie rybek, do aniołków. Rybko, masz pytanie do aniołków, więc zapraszam. Ja sobie tutaj troszeczkę potasuję lub zatrzymaj film, pomyśl na spokojnie. Ja wylosuję 3 karty. Zobaczmy, jaka przyjdzie odpowiedź na twoje pytanie lub na to, co tutaj się wydarzyło na stole. Poproś innych o wsparcie. Odpuść. Nie. W przeciągu roku. Nie wiem, co pomyślałaś, rybko, ale ja z mojej strony życzę ci cierpliwości. Coś się zadzieje. Coś się zadzieje, ale nie w sposób, jaki ty chciałabyś, by się to wydarzyło. O czymkolwiek nie pomyślałaś, czy nie pomyślałeś. W przeciągu roku no ta sytuacja się rozwiąże. Poproś innych o wsparcie, odpuść jakąś sytuację. Myślę, że warto będzie pokładać coś w sobie i dopiero będziesz miała otwarte drzwi na coś nowego. No dobrze, to wszystko z mojej strony. Życzę wam szczęśliwego nowego roku, kochani. Miło spędzonych świąt Bożego Narodzenia i do następnego razu. Trzymajcie się, pa!